Witaj w kolejnym materiale. Dzisiaj przedstawię Ci 10 faktów na temat Ukrainy. Zanim zaczniemy, zostaw subskrypcję oraz napisz, jakie znasz fakty na temat Ukrainy. Korupcja w Ukrainie od dawna pozostaje jednym z najbardziej palących problemów, który utrudnia rozwój gospodarczy i demokratyczny kraju. Po latach zmagań z korupcją na różnych szczeblach władzy, rok 2023 przynosi istotny zwrot, gdy Stany Zjednoczone wywierają presję na Kijów, aby przeprowadzić zdecydowane reformy antykorupcyjne. Korupcja na Ukrainie ma głębokie korzenie, sięgające czasów Związku Radzieckiego. Transformacja po rozpadzie ZSRR nie przyniosła oczekiwanych zmian w tym zakresie, a raczej przyczyniła się do powstania systemu, w którym korupcja stała się nieodłącznym elementem zarówno życia politycznego, jak i gospodarczego. Skutki korupcji są odczuwalne w całej gospodarce. Utrudnia ona inwestycje zagraniczne, prowadzi do nieefektywnego wykorzystania środków publicznych i hamuje rozwój przedsiębiorczości. W 2023 roku, w obliczu rosnącego wsparcia finansowego i politycznego ze strony USA, rząd ukraiński został postawiony przed koniecznością przeprowadzenia konkretnych reform antykorupcyjnych. Te działania są widziane jako kluczowe dla dalszego wsparcia ze strony Zachodu, zwłaszcza w kontekście konfliktu z Rosją i dążenia Ukrainy do integracji z Unią Europejską. Reformy obejmują m.in. utworzenie nowych instytucji do walki z korupcją, takich jak Narodowe Biuro Antykorupcyjne i Specjalizowany Antykorupcyjny Prokuratura, a także wprowadzenie przejrzystych procedur w administracji publicznej i sądownictwie. Mimo zdecydowanych kroków, Ukraina nadal stoi przed trudnym zadaniem przełamania oporu wewnętrznego i zewnętrznego. Reformy są utrudnione przez konflikt zbrojny. Wśród społeczeństwa ukraińskiego panuje mieszane uczucie nadziei i sceptycyzmu. Międzynarodowe społeczności, w tym UE i USA, ściśle obserwują postępy reform, uznając je za kluczowe dla przyszłości Ukrainy na arenie międzynarodowej. Biznes surogacyjny na Ukrainie stał się znaczącym i rozwijającym się sektorem w ostatnich latach, przyciągając pary z całego świata. Ukraina jest jednym z niewielu krajów, gdzie surogacja jest legalna i stosunkowo niedroga w porównaniu z innymi krajami, gdzie jest to dozwolone. Kliniki oferujące usługi surogacji na Ukrainie zazwyczaj utrzymują wysokie standardy medyczne. Wiele z nich oferuje kompleksowe pakiety, które obejmują opiekę medyczną, prawną i logistyczną. Surogacja jest legalna na Ukrainie, co zostało uregulowane w ukraińskim prawodawstwie. Jest dostępna dla małżeństw heteroseksualnych, którzy mają dokumentację medyczną potwierdzającą niemożność urodzenia dziecka. W porównaniu z kosztami w innych krajach, gdzie surogacja jest legalna, Ukraina oferuje bardziej przystępne ceny, co czyni ją atrakcyjną destynacją dla par z całego świata. Kliniki oferujące usługi surogacji na Ukrainie zazwyczaj utrzymują wysokie standardy medyczne. Wiele z nich oferuje kompleksowe pakiety, które obejmują opiekę medyczną, prawną i logistyczną. Hołodomor był wielką klęską głodu, która miała miejsce w latach 1932 do 1933 na Ukrainie, wówczas części Związku Radzieckiego. Jest często uważany za wynik brutalnej polityki gospodarczej Stalina, która obejmowała konfiskatę zboża i innych produktów żywnościowych od ukraińskich chłopów. Szacuje się, że w wyniku Hołodomoru zmarło od 3 do 7 milionów Ukraińców. Tragedia ta pozostaje jednym z najmroczniejszych rozdziałów w historii Ukrainy i jest uznawana przez wiele krajów, w tym Ukrainę, za ludobójstwo. Wiktor Janukowycz i jego administracja mogli ukraść z Ukrainy gigantyczne sumy pieniędzy. Dokładne oszacowanie jest trudne i jest przedmiotem wielu spekulacji. W 2014 roku, po obaleniu Janukowycza, ukraińskie władze i różne media donosiły o ogromnych sumach pieniędzy, które miały zostać przywłaszczone przez prezydenta i jego otoczenie. Szacunki te wahały się od miliardów dolarów do jeszcze wyższych kwot. Według niektórych raportów i dochodzeń mówiono o kwotach sięgających nawet kilkunastu miliardów dolarów. Te oszacowania opierały się na analizie aktywów zagranicznych, luksusowych posiadłości, a także na śledztwach dotyczących korupcji w różnych sektorach ukraińskiej gospodarki, w tym w gazie ziemnym i innych przemysłach państwowych. Jednakże należy podkreślić, że dokładne ustalenie kwoty skradzionych środków jest skomplikowane z powodu natury korupcji, braku przejrzystości finansowej oraz możliwości ukrycia aktywów przez skorumpowane osoby. Śledztwa w tej sprawie są trudne i czasochłonne, często utrudniane przez brak współpracy międzynarodowej i złożoność śledzenia przepływu nielegalnie zdobytych środków. Ostatecznie, chociaż konkretne kwoty mogą być przedmiotem dyskusji, szeroko zgadza się, że korupcja i defraudacja za czasów prezydentury Janukowycza miały ogromną skalę
przynosząc poważne szkody ukraińskiej gospodarce i społeczeństwu. 26 kwietnia 1986 roku w małym mieście na Ukrainie doszło do jednej z największych katastrof nuklearnych w historii ludzkości. Wybuch w elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie tylko zniszczył reaktor, ale również uwolnił ogromne ilości radioaktywnych substancji do atmosfery, rozprzestrzeniając je na dużą część Europy. Awaria została spowodowana przez serię błędów ludzkich i wadliwe projektowanie reaktora. Podczas testu bezpieczeństwa, który wykonywano w nocy, doszło do gwałtownego wzrostu mocy, co spowodowało eksplozję i pożar, wyrzucając do atmosfery radioaktywne produkty rozszczepienia. Skutki katastrofy były katastrofalne. Obszar wokół elektrowni, w tym opuszczony teraz miasto Prypeć, stał się zamieszkałą strefą wykluczenia. Tysiące ludzi musiało zostać ewakuowanych, a długoterminowe skutki zdrowotne, w tym przypadki raka, dotknęły wielu. Czarnobyl stał się symbolem niebezpieczeństw związanych z energią jądrową i przyczynił się do zmiany globalnej debaty na temat bezpieczeństwa i wykorzystania tej formy energii. Katastrofa ta wciąż pozostaje przestrogą o skutkach ludzkiego błędu i konieczności odpowiedzialnego zarządzania technologiami jądrowymi. Euromajdan, znany też jako rewolucja godności, to seria protestów, które rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku na Ukrainie, głównie w stolicy kraju, Kijowie. Był to wyraz sprzeciwu społeczeństwa wobec decyzji ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza o zawieszeniu procesu integracji z Unią Europejską na rzecz bliższych relacji z Rosją. Protesty zaczęły się spontanicznie, kiedy grupa studentów zebrała się na Placu Niepodległości w Kijowie, wyrażając swoje niezadowolenie. Demonstracje szybko przerodziły się w masowy ruch społeczny, przyciągając setki tysięcy ludzi z różnych warstw społecznych, którzy domagali się nie tylko europejskiej integracji, ale także głębszych reform demokratycznych i walki z korupcją. Sytuacja eskalowała, gdy rząd zastosował siłę wobec pokojowo protestujących, co tylko spotęgowało gniew społeczeństwa i przyczyniło się do dalszej mobilizacji ludzi. Przez kilka miesięcy Plac Niepodległości stał się symbolem oporu i nadziei, miejscem, gdzie manifestowano wolę zmiany. Euromajdan zakończył się w lutym 2014 roku po krwawych starciach między protestującymi a siłami rządowymi, które doprowadziły do śmierci ponad 100 osób. W rezultacie protestów doszło do obalenia prezydenta Janukowycza i ustanowienia nowego rządu, który podjął kroki w kierunku zbliżenia z Unią Europejską. Ukraina, będąc największym krajem całkowicie położonym w Europie, zajmuje wyjątkowe miejsce na kontynencie zarówno pod względem geograficznym, jak i kulturowym. Jej powierzchnia wynosi około 603 500 km2, co stawia ją na pierwszym miejscu w Europie pod względem rozmiarów, jeśli nie uwzględnia się Rosji, z której tylko część leży w Europie. Kulturowo Ukraina jest mozaiką wpływów wschodnich i zachodnich. Bogata historia kraju od czasów Kijowskiej Rusi, po okresy pod zaborami i wchodzenie w skład ZSRR, ukształtowała unikalną tożsamość narodową, w której dominującą rolę odgrywa język ukraiński i prawosławie. Ukraińska kultura jest także znana z folkloru, muzyki, tańca i sztuki. Krzywy Róg, miasto położone w środkowej części Ukrainy, jest znane z posiadania jednej z najgłębszych kopalń rudy żelaza na świecie. To miasto, będące ważnym centrum przemysłowym, szczególnie w dziedzinie górnictwa i metalurgii, odgrywa kluczową rolę w gospodarce Ukrainy. Kopalnie w Krzywym Rogu osiągają głębokość ponad 1400 metrów, co czyni je jednymi z najgłębszych eksploatacji rudy żelaza na świecie. Zasoby te są istotne nie tylko dla przemysłu ukraińskiego, ale także mają znaczenie globalne, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na żelazo. Kopalnie w Krzywym Rogu są wyjątkowe ze względu na swoją skomplikowaną infrastrukturę i zaawansowane technologie wydobycia. Głębokość kopalń wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu i technik, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz efektywność eksploatacji. Kopalnie Krzywego Rogu, mimo swojej znaczącej roli w przemyśle, stoją przed wyzwaniami związanymi ze zmieniającym się rynkiem światowym i potrzebą modernizacji. Miasto i region adaptują się do nowych realiów gospodarczych, starając się równocześnie zapewnić zrównoważony rozwój. W Ukrainie istnieje wiele stereotypów na temat Polaków, przez co istnieją pewne powszechne, uproszczone przekonania, które wpływają na postrzeganie Polaków. Jednym ze stereotypów jest postrzeganie Polaków jako narodu zamożniejszego i lepiej rozwiniętego ekonomicznie. Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, jest często postrzegana jako kraj, który osiągnął wyższy standard życia i lepszą stabilność gospodarczą.
To może prowadzić do wyobrażenia, że wszyscy Polacy żyją w dostatku, co oczywiście nie odzwierciedla zróżnicowanej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej w Polsce. Kolejnym aspektem jest postrzeganie kulturowych różnic. Polacy mogą być stereotypowo postrzegani jako bardziej europejscy w swoich zwyczajach i stylu życia, co może być zarówno pozytywnie odbierane, jak i prowadzić do pewnych uprzedzeń. Percepcja, że Polacy mogą mieć uprzedzenia wobec Ukraińców, często jest związana z historycznymi napięciami i konfliktami między dwoma narodami. Te napięcia mogą mieć swoje korzenie w wydarzeniach takich jak rzeź wołyńska w czasie II wojny światowej, konflikty terytorialne, a także w różnicach kulturowych i językowych. Dzięki za oglądanie do końca. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę.